Cześć, z tej strony Zuza, to jest moja szuflada i kiedy dni stają się trochę dłuższe, a słońce coraz częściej zagląda na planetę Ziemia w tym miejscu, w którym mieszkamy, czas, żeby porozmawiać o czytelniczych planach na tę wiosnę. Jeżeli śledzicie mojego Instagrama, to wiecie, że w poprzedni weekend udałam się na targi książki w Poznaniu. Pierwszy raz byłam na tego rodzaju imprezie. Generalnie mam pozytywne wrażenia. Bardzo dużo wystawców się pojawiło. Też takich, których wydawnictw, których nie znałam. Także na pewno było to ciekawe doświadczenie. Kilku też autorów przybyło na targi i były właśnie spotkania z nimi. Tutaj był lekki problem z nagłośnieniem, ponieważ było bardzo głośno na hali. Niemniej jednak były to wartościowe spotkania z pewnością. I teraz, kiedy troszeczkę emocjonalnie uspokoiłam się w związku z tym, co się dzieje na świecie. Nie chcę tutaj mówić o tym, że przeszłam do fazy jakiejś ignorancji, bo to na pewno nie. Natomiast jednak na co dzień po prostu lepiej sobie z tym wszystkim radzę. To jestem gotowa na to, żeby jakiekolwiek plany związane z czytaniem, pisaniem i tak dalej tworzyć. I stąd też ten film. Wiosna jest moją ulubioną porą roku. To jest czas, w którym zazwyczaj jest najbardziej produktywny, jeżeli chodzi o moją pracę poza pracą, czyli jakby moje hobby, właśnie projekty pisarskie, książki, które czytam. I mam nadzieję, że ten rok nie będzie inny. Ja nie wiem, czy o tym kiedyś mówiłam, ale ja nie jestem jedną z tych osób, które czytają ogromne ilości książek. Ja lubię się nacieszyć daną lekturą. Czytam średnio 2 książki w miesiącu i na tę wiosnę mam przygotowanych kilka naprawdę niesamowitych tytułów. Pierwszym z nich są Wielkie Nadzieje Charlesa Dickensa. Nie wiem, czy mówimy Karola Dickensa, czy Charlesa Dickensa. Jak widzicie, tutaj mamy złote elementy, jeżeli chodzi o wydanie tej książki, dlatego nie wiem, czy to będzie dobrze odbijać na kamerze. Musicie mi wierzyć na słowo, że to jest właśnie ta książka. Jest naprawdę pięknie wydana. Właśnie tę książkę przywiozłam z targów książki, bo spędziłam najwięcej czasu właśnie na stoisku z literaturą obcojęzyczną. Ma pozłacane strony, w środku znajdują się ilustracje. Minus tego wydania to na pewno jest czcionka, która jest tyciunia, a z drugiej strony książka jest sama w sobie niewielka, więc mam nadzieję zabierać ją do torebki i gdzieś tam w komunikacji miejskiej w drodze z i do pracy być może przeczytać. Ja generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o literaturę klasyczną, to uważam, że Charles Dickens jest bardzo przystępny i dobrze się zestarzał, jeżeli chodzi o jego twórczość, ponieważ mimo tego, że mamy tutaj oczywiście, nie wiem, czy to już jest etap staroangielskiego, niemniej jednak dużo słów, które wyszły z popularnego użycia, to przede wszystkim fabuły tworzone przez tego autora są na tyle barwne, na tyle dynamiczne, że te różnice, które mogły powstać ze względu na czas, no zacierają się, nie są ważne. To się czyta nadal z przyjemnością i nie czuć za bardzo, że to jest jakieś wielkie poświęcenie, bo czytamy klasyka. Także Charles Dickens, książka numer 1, którą mam nadzieję przeczytać tej wiosny. Bardzo ciekawą pozycją, którą niedawno nabyłam, jest Zmora Roberta Małeckiego. To jest też dosyć ciekawa historia. O tej książce przeczytałam na jednym z forów.
Na Facebooku czytelniczych ja, jak wiecie, aktywnie próbuję lepiej zapoznać się z naszym rodzimym rynkiem wydawniczym, z twórczością polskich literatów. Robert Małecki jest na liście autorów, których chciałabym poznać dosyć długo i szukałam, że tak powiem, dobrej książki, od której warto zacząć przygodę właśnie z twórczością tego autora. I tam została mi polecona właśnie Zmora. Dwa dni później znalazłam ją, będąc na zakupach spożywczych. No także no, musiała wrócić ze mną do domu, to nie jest jakby jakaś skomplikowana historia. W każdym razie była mi pisana ewidentnie, bo odkąd o niej pomyślałam, tak się niedługo później zmaterializowała. Nie ukrywam, że troszeczkę się przejadłam kryminałami na ten moment, także nie wiem, w jakiej części tej wiosny będę to czytać, ale na pewno prędzej czy później Zmora będzie czytana. Książka, która trafiła do mojej biblioteczki niedawno, a którą także planuję przeczytać tej wiosny, to na pewno Folwark zwierzęcy George'a Orwella. To jest kolejna książka, która no, nie została wydana wczoraj. Natomiast ja lubię literaturę nie tylko tą najnowszą, ale właśnie taką, która troszeczkę na tych półkach, powiedzmy, udało jej się dojrzeć. No George Orwell to jest marka sama w sobie. 1984 to jest jedna z najgłośniejszych powieści XX wieku na pewno. Wydaje mi się, że większość osób zainteresowanych literaturą prędzej czy później o niej słyszy, może niekoniecznie czyta, bo wiadomo, każdy czyta to, co lubi i jakby takie gatunki, które go interesują. Natomiast jest to na pewno ta literatura, której popularność no, nie maleje. Folwark zwierzęcy to jest przede wszystkim książka krótka. No i nie powiem, nie będę Was tutaj okłamywać, że też podoba mi się po prostu okładka. A czasami to jest wystarczająco duży powód, żeby coś przeczytać. Też mając pozytywne wrażenia po lekturze właśnie 1984, na pewno jestem zainteresowana tym, czy pozostałe powieści tego autora no również zdają właśnie ten test czasu. Książką, którą również kupiłam na targach, przytargałam do domu, przytargałam z targów, bardzo ładnie to brzmi, jest Klara i Słońce. To jest książka noblisty Kazuo Ishiguro. Ja czytam już jedną książkę tego autora, również w oryginale, Never Let Me Go. Ciężko jest powiedzieć, w jakim stylu Kazuo Ishiguro pisze, porównać go z kimkolwiek, ponieważ on ma taki bardzo wyróżniający się styl pisarski, bardzo ciekawe wizje rzeczywistości w swoich światach wprowadza. Wszystkie jego powieści są, jakby akcja ich dzieje się przed erą internetu, w XX wieku, natomiast zawsze mamy takie elementy futurystyczne zawarte w środku. Bardzo ciekawe podejście do literatury. No i tutaj mam nadzieję, nie będzie inaczej. Jest to książka, którą zaczęłam czytać, nie wiem, 2 dni temu. Wybraliście ją dla mnie w ankiecie na Instagramie, gdzie dla przypomnienia, za każdym razem, kiedy zdecyduję się na nową książkę, daję Wam do wyboru dwie i jakby Wy decydujecie o tym, co czytam dalej. I właśnie Klara i Słońce zostało wybrane w ostatnim głosowaniu. Ja nie ukrywam, że jestem bardzo zadowolona z tego wyboru, ponieważ wydaje mi się, że będzie to naprawdę ciekawa przygoda, o której mam nadzieję opowiedzieć troszeczkę więcej, jak ją przeczytam. Myślę, że pełna recenzja tej książki pojawi się na kanale w przyszłości, ponieważ literatura tego autora generalnie moim zdaniem zasługuje na to, żeby jej poświęcić trochę więcej czasu i uwagi.
I ostatnią książką, którą planuję przeczytać tej wiosny, jest to książka, której jeszcze w swojej biblioteczce nie posiadam, natomiast no, znajdzie się w niej. Jest to książka Biblioteka o północy. Autorem tej książki jest Matt Haig. Jest to książka, która zaintrygowała mnie przede wszystkim swoim tytułem, ponieważ ja lubię książki, w których pojawia się właśnie taki wątek czytelniczy, wątek książkowy w środku książki. Ja coś takiego bardzo lubię czytać. To troszeczkę tak jak właśnie Cmentarz Zapomnianych Książek, ta seria. Co nie wynika z tytułu, to na pewno fakt, że jest to książka z gatunku fantasy science fiction. Nie miałam wcześniej do czynienia z twórczością tego autora. Niemniej jednak książka ta pojawiała się w mediach książkowych. Wydaje mi się, że zdobyła nawet teraz chyba nagrodę w Lubimy Czytać. Oczywiście nagrody to nie jest do końca wyznacznik tego, czy książka jest dobra, czy nie. Natomiast pozytywne recenzje całej rzeszy czytelników na pewno są dobrą wskazówką do tego, że może rzeczywiście coś wartościowego w środku tam znajdę. Także jak widzicie, moje plany czytelnicze dotyczące tej wiosny są pod hasłem takim samym jak plany czytelnicze całoroczne. Mam tu na myśli różnorodność. Mamy klasyk, mamy literaturę piękną, mamy kryminał, mamy fantasy, mamy Wielkie Nadzieje, które są książką o dorastaniu. Czego może nam brakować? Nie mamy tutaj literatury obyczajowej, nie mamy romansu. Być może jeszcze znajdę jakąś książkę, żeby dopełnić tę listę. Jak wspominałam wcześniej, kolejność czytania przeze mnie tych powieści zależy tylko i wyłącznie od Was. Zresztą bardzo cieszy mnie to, że mamy taką formę interakcji między sobą. Mam nadzieję, że razem z większą ilością słońca, witaminy D i z większym zapałem czytelniczym, no ten rok będzie się już tylko polepszał, bo no mówmy się, może być gorzej. Chyba, mam nadzieję, że nie, bo za każdym razem jak tak mówię, to coś nowego się dzieje. W każdym razie czytelniczo ja będę się starać, żeby to był ciekawy rok, żeby w Waszą stronę płynęły recenzje, materiały i żebyśmy mogli jak najwięcej czytelniczych pozytywów z tej wiosny wyciągnąć. Dajcie znać, czy macie jakieś właśnie propozycje, może obyczajowe, może jakiś romans, żeby tę moją listę książek na wiosnę wypełnić już tak na maksa, jeżeli o tą różnorodność chodzi. Jestem ciekawa też, co Wy planujecie czytać tej wiosny, czy skłaniacie się bardziej ku klasykom, czy czekacie może na jakieś gorące premiery, bo zaczyna się też sezon dużych ilości premier książkowych na naszym rynku, także może o tym niedługo coś więcej. Ode mnie to tyle. Jak zwykle, nie mam zakończenia. Miłego czytania tej wiosny. Narka!